Siema, siema, ziomy, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie. Gramy dzisiaj w Bloodborne'a, no nie jest to live, bo chciałem pokonać bossa, z którego miałem wczoraj duży problem na live'ie. No, prawdę mówiąc, piłem trochę piwa, ale to nie jest wymówka. Zginąłem parę razy dla tego bossa, jak już prawie go zabiłem i czułem się oszukany. To były takie śmierci, że czułem się oszukany. Boss to jest Witch of Hemwick, tak? Wiedźma z Hemwick. No i to jest taki bardziej taki gimmick fight. Jest on niewidoczny, dopóki do niego bliżej nie podejdziesz. Jak bliżej podejdziesz, to czasami potrafi ci się... praktycznie zanim się pokaże, potrafi magię rzucić. No i kiedy jest niewidoczny ten boss, nie można go uderzyć w ogóle. A następna rzecz, są demony takie tam i tym razem postanowiłem te demony jak najbardziej unikać, ponieważ za każdym razem co próbowałem zabić te demony, szybciej spawningi robiły niż dałem je zabić i zawsze na sam koniec wiedźma za plecami mi się pokazywała, łapała mnie i praktycznie zabijała mnie jednym ciosem lub prawie zabijała mnie jednym ciosem za ten czas. Podchodziły demony, obkrężały mnie i zabijały. No, ale moi drodzy, postanowiłem troszkę inną taktykę użyć. Zobaczcie, jak mi to poszło. Powiedzcie mi, jak wy pokonaliście tego bossa. Czy w taki sam sposób, czy jakoś inaczej. Dzięki za oglądanie. Życzę wam bardzo miłego dnia. Na razie.